Pazdana też przeżyłem do Jagiellonii z Górnika, nie? Znaczy historia była fajna w ogóle, nie wiem czy pamiętasz, bo z Jurkiem Brzęczkiem przyszliśmy do Zabrza, żeby tak trochę uciec od tego wszystkiego. Przyszliśmy z Jurkiem Brzęczkiem, wtedy firma Allianz weszła do Zabrza. Byłeś ty, pamiętasz Konrad Gołoś z tej młodszej i był Michał Paznań, pierwsze zgrupowanie. I chłopaki sobie chcieli w PlayStation pograć, nie? No i 23 miała być cisza, 23:15 Michał przechodził z pokoju do pokoju, miał 18 lat, no i co było? No i od razu, no to wyjazd stąd, no to i musieliśmy go pierwszy raz ratować, żeby w ogóle siadł na ławce w pierwszym spotkaniu. Michał ostatnio wywiady dając, to chyba o tej sytuacji zapomniał, bo chyba, że tak młody był już, że zapomniał, a dzisiaj jest tak stary, no ale nie, to był fajny czas, w ogóle to nie wiem, czy pamiętacie, była taka sytuacja, że w pierwszej rundzie chyba Dawid Jarka strzelił 11 bramek, a w drugiej rundzie ty. Po powołaniu od razu zacząłem strzelać. Tak. I tak jakby się otworzyła sytuacja, że tamtemu jakby się drzwi zablokowały, nie mógł nic strzelić. Zaczął, no ale to jest fajne właśnie, że widzisz, byli inni pewni, a na koniec jadą ci, co na początku teoretycznie nie byli pewni. To, co mówicie o pomocnikach. Mieliśmy ich nie mieć, a mamy dzisiaj 7 naprawdę w dobrej formie.